Narzędzie siatka. Tutaj przyznam się, że zastanawiałem się, czy je omawiać, pokazywać, bo jest to kurs podstaw, a to narzędzie zdecydowanie wykracza poza jakiekolwiek podstawy. Jest to jedno, moim zdaniem, jedno z najtrudniejszych, jeżeli nie najtrudniejsze narzędzie w obsłudze programu Adobe Illustrator. No a jego trudność chociażby polega na tym, dla osób oczywiście, które nie mają doświadczenia jeszcze pracy z tym programem, że trzeba posiadać umiejętności w posługiwaniu się ścieżkami, przekształcaniu tych ścieżek, manipulacji węzłów kontrolnych, użytkowania narzędzi związanych, prawda, z tymi ścieżkami. Trzeba to umieć, inaczej się nie da pracować z tym narzędziem. Więc narzędzie jako tako nie jest narzędziem samo w sobie, ale no, możliwością, dzięki której możemy stworzyć absolutnie dowolną kompozycję kolorystyczną. To po pierwsze. Po drugie, możemy odwzorować, niejako skopiować jakikolwiek właściwie obiekt ze zdjęcia na przykład, czyli z bitmap i utworzyć wersję wektorową. No wiadomo, co jest lepsze, jeśli chodzi o skalowanie, wektory, bo po prostu nie podlegają zniekształceniu. Bardzo prosty przykład, imitacja kuli, prawda, przy pomocy gradientu. No ładnie to wygląda, świetnie, prawda? Niestety ma jedną wadę. Użyję narzędzia gradient. Teraz ten najjaśniejszy kolor, prawda, jest na środku. No, nawet gdybym chciał stworzyć taką imitację, prawda, jakby przesunięcia tej kuli, że to oświetlenie jest tutaj z boku, z dołu, czyli tak to rozłożę, prawda? Czyli teraz to oświetlenie bardziej z lewej strony pada tutaj z dołu, no to dalej, w dalszym ciągu, te kolory rozkładają się symetrycznie. Prawda? W środku, dookoła, ładnie, coraz ciemniej, coraz ciemniej, coraz ciemniej i tak dalej, symetrycznie. Niestety, gradient nie jest w stanie wykonać tego, co może zrobić siatka. Na bardzo prostym przykładzie to pokażę, właśnie takiej kuli. I tu przejdziemy do wypełnienia właśnie kolorem, no, może troszeczkę ciemniejszy, ok, tego typu. Narzędzie siatka, to jest właśnie ten prostokącik, tu klikam. Ono nie działa poza obiektem, tylko na obiekcie. No i wszystko teraz zależy od tego, jak chcemy nanieść siatkę. No właśnie, jak to siatkę nanieść? Ona się nie tworzy? Nie, to my ją tworzymy. I teraz ja w drugim tutorialu będę robił właśnie taką odwzorowanie obiektu i tam powiem, jak czym się sugerować, czym się kierować przy tworzeniu takiej siatki, prawda? Natomiast teraz pokażę, że jeżeli kliknę, no gdziekolwiek, powstają dwie linie, prawda? W miejscu kliknięcia one się przecinają. Kliknę w tym miejscu, kolejne dwie linie, prawda? W tym miejscu się przecinają, ale też od razu też przecinają się z tymi poprzednimi. Z tym, że nie o to mi chodziło, o takie nałożenie siatki. Zrobię to od środka. Tak? I teraz, jeżeli kliknę nie gdziekolwiek, a kliknę na linii, na tej na przykład, na linii poziomej, to utworzę linię pionową. Proszę bardzo. I ona się będzie przecinała tam, gdzie kliknąłem. Czyli jeszcze jedną w tym miejscu, jeszcze jedną tutaj, jeszcze jedną tutaj. I teraz poziome, czyli klikam na linii pionowej, tworzę linię poziomą. No niech to będzie tu, w tym miejscu, tutaj i tutaj. Jak nanosimy kolory? Oczywiście można wybrać sobie tutaj narzędzie zaznaczanie bezpośrednie, albo też dalej pracować z tym narzędziem. Jeżeli no, kliknę gdzieś obok, nic się nie dzieje. Kliknę sobie na ten punkt, na przykład, na ten punkt kontrolny. Jak widać, pojawiły się też ramiona, prawda? Dzięki którym mogę przekształcać. Może zbliżę widok. O właśnie. Ja to zrobię. No źle zrobiłem. Ctrl Z, bo kliknąłem w pustym miejscu. Pytam, prawda? Mogę zniekształcać to. Jakby ścieżki to były. No, na tej samej zasadzie. Prawda? Czyli tu właśnie mówiłem o umiejętności posługiwania się wszystkimi aspektami pracy ze ścieżkami. Wtedy możemy stworzyć naprawdę świetną rzecz. Dobrze? Odznaczę to. Jak nanosimy punkty? Zaznaczamy punkt, w którym przecinają się linie siatki. Możemy jeden zaznaczyć, a mogę wcisnąć Shift i na przykład kliknąć tutaj. Teraz zaznaczyłem wszystkie, czyli może wybierzemy sobie zaznaczenie bezpośrednie. Odznaczę i kliknę w tym miejscu. Wcisnę Shift w tym miejscu. Ok, mam dwa punkty takie zaznaczone. I po prostu wybieram sobie kolor. Proszę bardzo, zielony.
został w tych dwóch punktach naniesiony kolor zielony i popatrzcie w jaki sposób. Żeby lepiej to było widać, wycofam operację i zaznaczę tylko jeden punkt. Jeszcze raz zielony, proszę zobaczyć. Nie tak jak gradient, czyli symetrycznie dookoła. Absolutnie nie. Tu oczywiście jest najbardziej intensywny kolor, dokładnie w tym miejscu i rozchodzi się niesymetrycznie dookoła tego punktu, zanikając, przechodząc ten czerwony kolor. To oczywiście nie musi być czerwony kolor, może być przezroczystość. Ja później w drugim tutorialu pokażę właśnie, jak to uzyskać. No i tak to wygląda. Oddalę widok, proszę bardzo. Mam zielone rozświetlenie całkowicie niesymetryczne. Gradientem tego nie zrobię. Dobrze, wycofam tą operację, bo oczywiście nie chodzi mi o zielony kolor. Troszeczkę zbliżę widok. O, niech to będzie w ten sposób. Zaznaczę sobie punkt kontrolny i wybiorę kolor. Zrobię go po prostu ciemniejszym, bo dookoła, pamiętamy, prawda, przyciemnienie było. Niech to będzie sobie, o, 62. W porządku, klikam następny, teraz wcisnę Shift i zaznaczę je wszystkie dookoła. Po obrysie. No i tu ostatni. I teraz wybieram po prostu kroplomierz i skopiuję sobie z tego punktu ten kolor. Proszę bardzo. No nie o to mi chodziło, prawda? To jeszcze nie koniec. Przyciemnimy jeszcze. Teraz wciskam Ctrl. Wraca mi z powrotem zaznaczanie bezpośrednie. I zaznaczę sobie te. Oczywiście źle robię, bo z Shiftem to trzeba zrobić. Wciśniętym, żeby więcej punktów zaznaczyć. Te punkty. Puszczam, mam z powrotem kroplomierz, pobiorę sobie znowu próbkę z tego miejsca. No ale tutaj jaśniejsze, gdzieś około 36. Świetnie. Teraz zaznaczę sobie, wciskam Ctrl, ten punkt, Shift wciskam, ten punkt, ten, ten. Niech to będzie ten, ten. Oczywiście ta siatka jest taka dość mało gęsta, można tak powiedzieć, prawda? Ale żeby pokazać, o co chodzi, jest wystarczająca. Ok, pobiorę sobie znowu ten troszeczkę jaśniejszy, prawda? I jeszcze go tu rozjaśnię. O właśnie. No i teraz zróbmy to rozświetlenie. Niech to będzie właśnie, no na przykład, no niech to będzie w tym miejscu. Czyli Ctrl, zaznaczam sobie tutaj punkt. No i zrobię po prostu jaśniejszy kolor. Proszę bardzo. Prawda? Gotowe, właściwie można by powiedzieć. Taki bardzo prosty przykład. Chciałbym to rozświetlenie zrobić większe. Jeżeli się przyjrzymy rozkładowi tych cieni i tych, prawda, czerwonego koloru i tych cieni dookoła, one w żaden sposób nie są symetryczne. I w ten sposób, mi się tak wydaje przynajmniej, że w ten sposób jest to bardziej realistyczne. Oczywiście to jest bardzo, bardzo prosty przykład. Idziemy dalej. Zaznaczę sobie oczywiście siatkę, kliknę gdziekolwiek i teraz mogę, wybiorę oczywiście zaznaczenie bezpośrednie, mogę manipulować tym punktem. Zróbmy to tak. Przesunę go troszeczkę do góry, czyli chwytam za punkt kontrolny i całość przesuwam w tą stronę. Proszę bardzo. Porozciągam troszeczkę te punkty sąsiadujące z tym rozjaśnieniem. Patrzmy, jak mi to wyjdzie. Tak, tu w dół nie, może w tą stronę troszeczkę i troszkę w dół. Oczywiście mogę chwycić za ramiona, prawda, manipulować w dowolny sposób tymi ramionami. I tu może przesuńmy jeszcze tak. I to ramię może. O właśnie, o coś takiego mi chodziło. Nie, źle chwyciłem. Za ramię chciałem chwycić, prawda? Troszeczkę bardziej rozświetlić to. I tu przesuniemy jeszcze w ten sposób. No, to jest niedobry pomysł. Ok, o coś takiego mi właśnie chodziło. Proszę bardzo, jak widać, może jeszcze raz zaznaczę, wiedza właśnie o ścieżkach jest tutaj podstawą. Manipulacja odpowiednimi oczywiście węzłami, tutaj punktami kontrolnymi, manipulacja ramionami pozwala nam na bardzo, bardzo precyzyjne rozmieszczenie kolorów
przez co uzyskujemy właśnie świetne efekty, znakomite. Gdyby się okazało, że potrzeba na przykład więcej punktów kontrolnych, nic nie stoi na przeszkodzie, wybieramy narzędzie dodaj punkt kontrolny, no i na przykład dodam go, no tutaj na przykład, proszę bardzo, jest kolejny punkt, prawda? Kolejny punkt kontrolny w tym miejscu. Nie ma żadnego problemu, to samo dotyczy się usuwania punktów kontrolnych. Oczywiście tak to właśnie funkcjonuje. No i na koniec popatrzmy, jak to wygląda zupełnie, prawda? Zupełnie coś innego niż gradient, a gwarantuję Wam, że to jest bardzo proste zadanie. To jest właściwie tylko bardzo prosty przykład, podstawa tego, co można faktycznie zrobić z tym narzędziem. Zapraszam do drugiej części, w której omówimy dokładnie to samo narzędzie, ale już na takim bardziej konkretnym przykładzie, żeby zobaczyć, jak można faktycznie odwzorować obiekty.